zmiany, że nie będzie od uchwalenia budżetu Stepnica, gminy Stepnica na 2012 rok, tylko zmian w budżecie gminy i na, do góry przedmiotu. Tak jest w porządku. Proszę o wstępie za przyjęciem tej zmiany o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. Czyli uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Jest to uchwała, której projekt nie był omawiany na obydwu komisjach. Poproszę panią starszą o omówienie. Projekt uchwały nie był omawiany na komisjach, ponieważ do tej pory jeszcze do dnia dzisiejszego spływały do nas środki między innymi z odszkodowania firmy ubezpieczeniowej, jak również inne dochody, że nie mieliśmy do końca nie chciałam wyprzedzać też wcześniej i omawiać projektu uchwały, gdyby jeszcze coś się okazało, że trzeba będzie zmienić i faktycznie dzisiaj musiałam jeszcze dopisać jeden z dochodów. I tak zwiększy się dochody budżetu gminy w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona w ochotniczych strażach pożarnych o 5146,28 zł. Jest to odszkodowanie za szkodę z firmy ubezpieczeniowej Generali za uszkodzenie samochodu strażackiego. W dziale oświata i wychowanie, w rozdziale dołożenie uczniów do szkół, wpłynęły środki do zespołu szkolno-przedszkolnego z usług Gimbusa w kwocie 4000 zł. W załączniku numer 2 zwiększenie wydatków gminy w administracji publicznej. W rozdziale Rady Gmin różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zwiększenie o 3070 zł na diety radnych, ponieważ nie starczyłoby nam na diety na tę czarną sesję. Należy więc taką kwotę jeszcze zwiększyć plan. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego proponujemy zwiększenie o 20 000 zł na usługi promocyjne. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w ochotniczych strażach pożarnych zwiększenie wydatków o kwotę 5146,28 zł w związku z otrzymanymi środkami z tego odszkodowania na zakup lusterka do tego samochodu i innych materiałów niezbędnych do naprawy. W dziale oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe proponuje się zwiększenie o kwotę 50 346 zł w szkołach podstawowych, w tym w zespole szkolno-przedszkolnym 13 500 na wynagrodzeniach osobowych pracowników i 29 000 zł w szkole podstawowej w Racimierzu również na wynagrodzenia osobowe pracowników. Tutaj jest taka pomyłka, zauważyłam już jak szłam do Państwa. Paragraf 404, tylko również 401, tam jest napisane dodatkowe wynagrodzenie roczne to 29 000, a to są też wynagrodzenia osobowe pracowników. 7846 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w obydwu szkołach podstawowych. W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych należy zwiększyć o 111 zł, ponieważ zabrakło na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole podstawowej w Bracimierzu. I w rozdziale przedszkola również będzie brakowało środków na wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 20 000 zł w zespole szkolno-przedszkolnym i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 860 zł również w zespole szkolno-przedszkolnym. W rozdziale gimnazja brakująca kwota 20 000 zł proponujemy zwiększenie na wynagrodzenie osobowe w gimnazjum oraz 3046 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych również w gimnazjum. W rozdziale dołożenie uczniów do szkół ze środków, które wpłynęły z usług gimnusa oraz innych przesunięć w zespole szkolno-przedszkolnym w Stepnicy w tym rozdziale dołożymy uczniów do szkół na materiały, zakup materiałów i wyposażenia 9 000 zł, na zakup usług pozostałych 12 500 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000 zł. W dziale pomoc społeczna, w rozdziale świadczenia rodzinne należy zwiększyć o kwotę 11 253 zł.
w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21 tysięcy złotych, 852-28 rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 13 tysięcy złotych i już od razu mówię, z czego to wynika. Jest to kwota 45 253 zł. Wynika to z tego, że Urząd Wojewódzki zmniejszył dotację spowodowaną interpretacją Ministerstwa Finansów, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych 80% na zadania własne, w tym właśnie zasiłki społeczne i tym podobne, 80% dają tylko z dotacji Urząd Wojewódzki, natomiast 20% musi dołożyć ze środków własnych gmina. Niestety zostaliśmy tym obarczeni. Udało nam się, to była kwota około 75 tysięcy, 30 tysięcy udało nam się zaoszczędzić ze środków pomocy społecznej i tę kwotę przesunęliśmy już wcześniej zarządzenie WUKA, natomiast 45 tysięcy 253 zł jest to kwota jeszcze brakująca i w związku z tym po prostu jest potrzeba taka, żeby zwiększyć, żeby móc tym ludziom te zasiłki wypłacić. Żeby nikt nie został tutaj poszkodowany przez państwo. W rozdziale świetlice szkolne w edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększenie, proponujemy zwiększenie o 222 zł ze stołu szkolnej przy szkole w Sternicy i 222 zł w szkole podstawowej w Bracimierzu. Tak, dobrze, w tych dwóch szkołach o 222 zł na odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W dziale Kultura i Dziedzictwa Narodowego, w rozdziale biblioteki wpłynął wniosek o zwiększenie dotacji dla biblioteki, dla gminnej biblioteki publicznej o kwotę 5 tysięcy złotych w związku z niezbędnym zakupem programu Libra, który jest ustawowo teraz nakazany do prowadzenia biblioteki w formie elektronicznej. Załącznik numer 3 to zmniejszenie wydatków budżetu gminy. I proponuję, aby pokryć te wszystkie zwiększenie wydatków, o których przed chwileczką mówiłam, należy zmniejszyć w rozdziale 616 drogi publiczne gminne 26 927 zł na wydatków drogowych, w turystyce, na zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki, na wydatkach inwestycyjnych z kanału miejskiego pozostaną tam środki, więc o 50 253 zł taka jest propozycja. W administracji publicznej zdjęcie 20 tysięcy złotych z dotacji, która miała być jako konkurs fotograficzny, tak była zatytułowana, natomiast nie był zorganizowany taki konkurs i na pewno nie będzie i dlatego w związku z tym proponujemy zmniejszyć tę kwotę, a może to na usługi promocyjne, o których mówiłam też wcześniej. W dziale oświata i wychowanie w szkołach podstawowych zaoszczędzono na energii, na gazie w związku, na ogrzewanie, tak? Na ogrzewanie w związku z tego modernizacją szkół. Jest to kwota zaoszczędzona 93 947 zł. I ta kwota pokrywa w większości wydatki, które były tutaj poruszone przez szkoły, żeby zwiększyć na wynagrodzenia i na te zakładowe świadczeń socjalnych. Jedyne nie pokrywa kwoty gimnazjum, na to już praktycznie zabrakło. I to właściwie tutaj wszystko. Ten załącznik numer 4 jest już po prostu bez tego konkursu fotograficznego, bez tej dotacji. Odzwierciedla po prostu stan aktualny bez tego konkursu. Łączna kwota 280 tysięcy, a było 300 tysięcy. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do przedstawionego, do przedstawionej uchwały zmian w budżecie gminy na 2011 rok? Proszę. Proszę. Chciałem zapytać, załącznik numer 2 jest zwiększenie o 20 tysięcy promocji jednostek samorządu terytorialnego. Dzisiaj mamy 22 grudnia. Co będziemy przez 10 dni promować? To znaczy nie, ja pozwolę, że ja skończę. Uważam, że dokładanie do tego paragrafu, do tego rozdziału jest nieuzasadnione. Takie mam zdanie. Skoro się udało
zaoszczędzić 20 tysięcy z administracji publicznej tego konkursu, to uważam, że z większym pożytkiem byłoby, gdyby te cudownie zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na dofinansowanie bibliotek publicznych, na zakup lektur szkolnych, książek. I myślę, że byłby to większy pożytek niż, niż promocja jednostek samorządu terytorialnego. Proszę. Tak. Ta kwota już została wcześniej, my wiedzieliśmy już, że ten konkurs nie będzie ogłoszony. W związku z tym zawarliśmy umowę na wykonanie filmu promocyjnego gminy, o gminie Zaciski Łazęgi i w związku z tym ta kwota jakby jest zaplanowana do tego, że będzie ten film wykonany i będziemy mogli zapłacić. Jeżeli ta kwota jest zaplanowana, to proszę Państwo pytacie radnych, czy wyrażają zgodę na zmiany w budżecie. Jeżeli coś jest postanowione, to pytanie, czy my się zgadzamy na taki układ, czy nie, jest bezprzedmiotowe. To proszę nam powiedzieć, że zadecydowaliśmy i macie podnieść ręce. Bo ja często nie rozumiem. Kolejność jakby trochę inna powinna być. Najpierw powinno się nas zapytać jako radnych, usłuchać opinii i zaproponować, że możemy tutaj film i tak dalej, bo teraz powiem, że one są już w zasadzie rozdysponowane. Czyli nam pozostaje nic innego, jak podnieść ręce, albo nie podnieść. Bo o czym my mamy tutaj decydować? Gdy Rada podejmuje uchwałę, to znaczy decyduje, tak przynajmniej myślę. A tu widzę, że jest inaczej. Czy ja mogłabym, Pani Przewodnicząca, w tym temacie? To znaczy może nie tak do końca, tak jak Pan radny mówi, jest to Pan Wójt realizuje uchwały Rady, czyli uchwałę budżetową zgodnie z planem, z tym, że są sytuacje, że nie wykonuje się jednego, bo nie można i czasem można zrealizować inne zadanie z innego działu o promocji. Bardzo często to Państwo mówiliście i mieszkańcy również, że gmina powinna być jednak promowana i powinna była taka podjęta decyzja, licząc się z tym. Inaczej powiem tak, trzeba by było specjalnie zwoływać sesję w tym momencie, kiedy była takie zastanowienie się, że wykonamy ten film, no pytać radnych, czy zgadzają się, żeby ten film był. No, Pan Wójt nie może w taki sposób też pracować, że w ogóle przy każdym wydatku, a tu będzie jednak czas zwiększyć, jeśli to postanowimy, prawda? No, były sygnały, wnioski również, nawet na zebraniach, że gmina powinna na promocję sporo powinniśmy przeznaczać, żeby ją promować. A tym się Pan kierował. Po analizie potem wyszło, że jednak tych środków będzie za mało i stało się właśnie w ten sposób. Dlatego Pani Skarbniczka zaproponowała przy tej zmianie tą kwotę, która będzie wynikała z zapłaty. Jeśli ja mogę podobać na której sesji w Komisji Środowiska, przypominam, Pan Wójt mówił, że będzie w stosunku uchwała taki film. Nie wnosił zastrzeżeń. Proszę bardzo. Ja tylko tak dopytam jeszcze o tą promocję tych jednostek samorządu terytorialnego, bo w załączniku 2, tak jak Pan Radny Łowicki powiedział, jest to 220 tysięcy, czyli podniesienie tej kwoty, a w załączniku 3 jest obniżenie o 20 tysięcy z tego właśnie chyba rodzinnego konkursu, ale to jest później na 180 się równoważy. I teraz tak nie do końca wiadomo, czy zostaje 180, czy 220. Ale w załączniku numer 2 promocja jednostek samorządu terytorialnego i suma 75 rozdziału 0,75 wynosi 220. A później jak przejdziemy do załącznika numer 3 i weźmiemy rozdział ten sam 75,075, zdjęliśmy 20 tysięcy i zostaje 180. I de facto pytanie, ile zostaje? Bo w jednym jest 220, a w drugim jest 180. Tak, ale to jest dział promocji jednostek samorządu terytorialnego. Taki sam dział, to jest 75,075. I w jednym załączniku mamy kwotę po zmianie 180, a w drugim załączniku kwotę po zmianie 220. Ale jeśli dotyczący... Ten sam. Tam sam, 75,075, po podsumowaniu. Bo ja rozumiem, że zdjęliśmy z konkursu, wsadziliśmy w film, tak? No, pytanie jest o to, czy tak można. Ale teraz jaka jest ta kwota de facto na końcu, bo ona się tu nie równoważy.
To jest tam rozdział 75 do 75. Załącznik 2 i załącznik 3. Tak, już, już, ponieważ tutaj mówię, że jak jest zwiększanie środków, tak, jest kwota przyznana 200 tysięcy, w jednym i drugim przypadku, tak? Tak. I w tym momencie jak zwiększymy o 20 tysięcy, to wychodzi nam 220 tysięcy. Natomiast to jest tak może trudne do wytłumaczenia, natomiast tak samo jest, bo w tym samym czasie jest, że przed zmianą w dziale, gdzie było zmniejszenie, było też 200 tysięcy, jak się zmniejsza jest 180, natomiast de facto jest akurat na promocji 200 zostało, 200 tysięcy, tak. Tak. Patrzymy tam, gdzie jest zmniejszenie. Proszę, czy są następne pytania? Ale gdzie jest to, że 200 tysięcy, bo ja to nie widzę. To ja mam tu stąd załącznik numer drugi, też on widzę tak wygląda, ale może było na myśli. 220, przepraszam, 220. No właśnie, ja, 220, tak, tak, przepraszam. 220. 220, zapraszam. Poznam powiększenie. Może ja bym jeszcze też, jeśli można, bo przy okazji, może bym się odniosła do tego, jak w ogóle są przeprowadzone w trakcie roku zmiany, tak, uchwały budżetowej. Zmiany budżetu, pewne zmiany są tylko należą do kompetencji Rady Gminy. To są zmiany, które można dokonywać w ramach, pomiędzy działami, natomiast do kompetencji wójta należy już w dziale pomiędzy rozdziałami, pomiędzy paragrafami, to może pan wójt. Pewnie to jest zorganizowane też po to, żeby nie spotykać się często, tak, nie angażować państwa w stałą tutaj pracę, ponieważ często zmieniają się dotacje. Sam Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze przysyłają, zmniejszają lub zwiększają wszelkiego rodzaju dotacje. W trakcie roku jest to ileś tam tych zmian i za każdym razem my to musimy wprowadzić do budżetu. Każdą dotację ma prawo pan wójt wprowadzić, także wtedy zarządzenie wójta wprowadza się takie dotacje. Również jeśli chodzi o jakieś zmiany między rozdziałami, wynikające na przykład z tego, że w danym dziale są dane pieniądze zaplanowane, natomiast jest taka potrzeba, że akurat coś się zepsuje, tak, i mieliśmy powiedzmy na usługach zaplanowane pieniążki, natomiast zatrudniona, okazuje się, że do tej pracy zgłosiła się osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest osobą fizyczną i już nie może być zatrudniona jako usługa i faktura będzie wystawiona, tylko będzie rachunek jako osoby fizycznej i musi być na umowę zlecenie. I wtedy już jest to inny paragraf, kilka innych paragrafów, bo to są i składki na ubezpieczenie społeczne, i składki na podatek. I w związku z tym takie zmiany też musi pan wójt dokonywać. Trzeba to na bieżąco kontrolować oczywiście i pilnować, żeby gdzieś nie było przekroczeń w trakcie roku, dlatego też te zmiany są, oczywiście staramy się tak, żeby te zmiany jak najmniej, natomiast są one konieczne i niezależne od nas. Również ja to odnoszę również do budżetu domowego, jeśli planuję, że dostanę w tym miesiącu rachunek za prąd 500 zł, to okazuje się, że za prąd przychodzi mi 200, ale za to za gaz mi przychodzi więcej, więc też muszę sobie przesunąć z gazu na prąd czy z prądu na gaz. I to jest odzwierciedlenie tego samego tutaj, tylko na szerszą skalę. Jeszcze tylko jedno do tego filmu, no bo film... Proszę. Przepraszam, pani. Proszę, ja proszę. Nie widzę pani. Proszę. Ja tylko jedno pytanie się, bo jeżeli nie odbył się konkurs fotograficzny, no to wydaje mi się to takie... No rozsądne, nie odbył się, więc środki zostały, ale film to kiedy był zaplanowany, żeby to pomiędzy ostatnią sesją a tą sesją? To znaczy nie, była taka myśl, natomiast nie widzieliśmy też, czy on będzie wykonany, czy uda się tak, roku że będzie tak, że będzie po prostu zapłacone, będzie potrzeba zapłacenia tym datem. Dziękuję. Ja myślę, że to są po to takie przesunięcia, żeby nie dozorganizować pracy po prostu codziennie. Proszę, czy są inne pytania do uchwały? Chciałem zapytać. Proszę, w dziale 801 oświata i wychowanie, to te braki, to z czego wynika?
zapytać, jeśli chodzi o zespół szkolno-przedszkolny, to uzasadnienie na przykład zwiększenia wydatków w dziale właśnie wynagrodzenia wynikają na przykład z nieplanowanego urlopu zdrowotnego dwóch nauczycieli. Te odpisy świadczeń zdrowotnych, świadczeń socjalnych, no to wiadomo, że to już wynikają z tych wynagrodzeń, więc automatycznie jak się robi korektę odpisu, no to tak wychodzi. Na przykład również na wynagrodzeniach w przedszkolu od 1 stycznia utworzono 5 oddział. Nie było to wcześniej przewidziane w planie budżetu, dlatego zyskuję. No jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, czy są inne pytania? Nie widzę. Przechodzimy wobec tego do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Kto jest przeciw? Dziękuję. W punkcie 12 mamy uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2011 roku 2011 oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania. Projekt uchwały był omawiany na obu komisjach. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Poproszę o stanowisko Komisji do Spraw Społecznych. Dziękuję. Komisji do Spraw Gospodarki Budżetu. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Czy ktoś jest przeciw? Dziękuję. W podpunkcie 13 projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Stepnica na lata 2012-2015. Projekt uchwały był również omawiany na obydwu komisjach. Otwieram dyskusję. Z tym, że dla pani skarbnika słowo. Proszę. Trzymaliśmy dzisiaj faksę, ponieważ jeszcze oryginał nie dotarł do nas pocztą. Uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Stepnica w 2012 roku. I oczywiście chciałabym Państwa zapoznać z tą opinią. Na podstawie ustawy z 7 października o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykuł 246 ustawy o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie Janusz Jarosz, przewodniczący, Krzysztof Głot, Wanda Sander, członek i Anna Sobrynowicz, członek. Po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej gminy Stepnica na 2012 rok opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego w 2012 roku. Uzasadnienie. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Stepnica zaplanowano dochody w wysokości 44 046 268,04 zł oraz wydatki w wysokości 66 526 147,43 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 22 479 879,39 zł. W uchwale zgodnie z przepisem artykułu 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ustalono, że źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Planowany przez gminę deficyt budżetowy w przedłożonym projekcie w wysokości 22 479 879,39 zł na 2012 rok ze względów formalnych jest możliwy do sfinansowania nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Prognozowane przez gminę obciążenie budżetu deficytem należy uznać za dopuszczalne. Niniejsza uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zgodnie z artykułem 246 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od daty jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. I od opinii składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych służy odwołanie do kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Przewodniczący składu orzekającego Janusz Jarosz. Tak, ta uchwała, ta opinia dotyczy tego ustalonego deficytu, o którym mówiliśmy w projekcie uchwały budżetowej.
Druga uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2012-2015. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz artykułu 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie Janusz Jarosz przewodniczący, Urszula Głod van de Sanden członek i Anna Suprynowicz członek po rozpatrzeniu projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2012-2015 pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2012-2015. Uzasadnienie. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Stepnica została opracowana na lata 2012-2015. Do projektu prognozy załączono objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wymagane przepisami artykułu 226 ust. 1 punkt 7 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały ustalono planowane i realizowane przedsięwzięcia, których ustalenie jest wymagane przepisami artykułu 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i wydatki majątkowe, w tym wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Wynik budżetu jednostki, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przy czym w roku 2014 i w roku 2015 nie wskazano źródeł pokrycia deficytu. I tu od razu może wspomnę, że w tym, co Państwu też już wcześniej przesłałam, już to zostało też poprawione w międzyczasie i to tam już nie wykazujemy deficytu. Przychody i rozchody budżetu jednostki z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, przy czym dla przewidywanego wykonania roku 2011 oraz planu 2012-2013 roku kwoty rozchodów wykazane w wierszu 30 projektu WPR nie są zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu projektu. Tu również to Państwu omówię, bo tutaj tego na pewno nie poprawiłam, nie było to uwzględnione. Kwotę długu, w tym relacje, o których mowa w artykule 169-170 ustawy dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu, przy czym w latach 2012-2015 jednostka nie planuje zadłużenia. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat, jednak nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W latach 2012-2015 gmina nie planuje zadłużenia. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są na ogół zgodne w zakresie wyników budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, za wyjątkiem roku 2012, gdzie kwota rozchodów w wierszu 30 w wieloletniej prognozy finansowej jest zgodna z projektem budżetu, natomiast kwota wykazana w wierszu 8 nie jest zgodna zarówno z projektem budżetu, ani z wierszem 30. To jest to, o czym było wyżej, ja to zaraz Wam omawiałam. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera upoważnienie dla organu wykonawczego jednostki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Przekazanie uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i przekazanie uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, które wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy kierownikom jednostek organizacyjnych. Inne uwagi. W roku 2015 kwota planowanych wydatków bieżących przekracza kwotę planowanych dochodów bieżących. To już poprawiono również w tym wcześniejszej poprawce. Niniejsza uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zgodnie z artykułem 246 ust. 2 w związku z artykułem 230 ust. 4 cytowanej ustawy o finansach publicznych
podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od daty jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Wpływ do opinii składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 wymienionej ustawy o regionalnych listach rachunkowych służy odwołanie do kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Przewodniczący składu orzekającego Janusz Jarosz. I tu bym od razu chciała przejść do tej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W tym poprawionym załączniku numer 1 kart się właśnie tak nazywamy, przesunęły mi się rubryki, kolumny właściwie. I tak, jeśli Państwo będą już mieli otwarte, to jak to da. W składzie
Janusz Jarosz, przewodniczący, Urszula Głodman-Sander, członek i Anna Cyprynowicz, członek. Pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej gminy Sterczewo na rok 2012. Uzasadnienie. Przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 15 listopada 2011 roku do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2012 rok jest na ogół zgodny z wymogami procedury uchwalania budżetu uchwały nr 30/297/10 Rady Gminy Sternica z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. Niezgodność dotyczy braku w projekcie uchwały budżetowej upoważnienia wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Projekt nie zawiera wymaganego upoważnienia. Projekt budżetu spełnia wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały określone według źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Wydatki zostały wyodrębnione według działów i rozdziałów z wymaganym wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków bieżących i majątkowych. W projekcie budżetu zaplanowano deficyt budżetowy i wskazano źródło jego pokrycia. W projekcie uchwały ujęto przychody i rozchody budżetowe zgodnie z przepisami artykułu 212 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych. W budżecie utworzono rezerwy ogólną i celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w granicach określonych w artykule 222 ustawy o finansach publicznych oraz rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowych i udziałem środków Unii Europejskiej. W projekcie ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przy czym w załączniku nr 4 kwota planowanych wydatków jest wyższa od planowanych dochodów. Jest to wynikiem ujęcia również wydatków własnych gminy. W projekcie wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z wymogami artykułu 212 punkt 8 ustawy o finansach publicznych określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono dotacje podmiotowe i celowe. W projekcie budżetu ustalono dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W projekcie budżetu wyodrębniono środki dla jednostek pomocniczych gminy oraz wyodrębniono środki na fundusz sołecki. Tutaj dzwoniono do mnie z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Od razu tu wspomnę, żeby nie umknęło, że kradł się chodnik i tak pisano, że wyodrębniono, chociaż wiadomo, że nie wyodrębniono. Projekt budżetu zawiera upoważnienia dla organu wykonawczego zawarte w paragrafie 10 projektu uchwały, przy czym upoważniono wójta gminy do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wyznaczają poza rok budżetowy, to jest upoważnienia, którego wójt nie posiada. W planie wydatków budżetowych uwzględniono opis na składkę na izby rolnicze, dział 010, rozdział 010-30. W projekcie budżetu zachowano relację, o której mowa w artykule 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, to jest planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym. Wielkość prognozowanych dochodów na rok 2012, w roku 2012 w porównaniu do wykonania w roku 2010 oraz przewidywanego wykonania w roku 2011 przedstawia się następująco. Wykonanie w roku 2010 34 202 084,87 zł. Planowane wykonanie w roku 2011 50 103 505,37 zł. Jest to 146,5% roku 2010. Plan dochodu na 2012 rok 44 046 268,04 zł. To jest 87,9% roku 2011. Inne uwagi. W załączniku nr 2 dotyczące planowanych wydatków występują liczne błędy pisarskie dotyczące wysokości przedstawionych kwot, które całkowicie zniekształcają przedstawione dane. Dotyczy to także niektórych danych zawartych w objaśnieniach. To również ta informacja, którą Państwo mieliście poprawioną w tych załącznikach, to błędy niestety spowodowane takimi klikami drukarskimi. Drukarka nam, komputer pokazywał co innego, niż drukarka zmieniała kwoty. Od niniejszej opinii składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje prawo odwołania do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
przewodniczący składu orzekającego Janusz Jarosz. I tu bym jeszcze chciała się od razu odnieść do tego upoważnienia pana Wójta. Tak jak ja już mówiłam na komisjach, te upoważnienia były takie same jak w poprzednim roku, nie było zmieniane, natomiast dopatrzono się teraz, że powinno być jeszcze upoważnienie dla pana wójta do zaciągania takich zobowiązań i chcielibyśmy prosić o wniesienie tego i żebyście państwo uwzględnili to w budżecie, że to będzie wniesione do budżetu, to upoważnienie dla pana wójta do zaciągania zobowiązań na umowy, które nie kończą się w danym roku budżetowym. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania do przedstawionej do uchwały i do przedstawionego stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej? Proszę. Proszę pan radny. Zanim tutaj trochę rozwinął swoją myśl, chciałem zapytać o rok jeszcze bieżący, bo rozumiem, że budowa Domu Kultury w Racimierzu została zakończona. Czy znamy kwotę ostateczną, ile kosztowała nas budowa Domu Kultury w Racimierzu? Około 960 tysięcy brutto. 960 tysięcy. To jest tak, proszę Państwa, dlaczego to zapytałem? Dlatego, że widzę tutaj w budżecie no, duże kwoty wydawane na różne rzeczy i tak na przykład w planie dwuletnim jest 1 000 000 zł na Dom Kultury w Stepnicy. Widzę 800 tysięcy złotych na Dom Kultury w Łące. Niewiele mniej na Dom Kultury w Gąsierzynie. Uważam, że te kwoty są przeolbrzymie, dlatego że kiedy odbywało się zebranie w Łące i padały propozycje, żeby na przykład zbudować Dom Kultury, to była mowa o tym, żeby to była w zasadzie, no trudno mówić, Dom Kultury świetlica, prawda? Więc miejsce, gdzie młodzież mogłaby przyjść, zagrać w tenisa, pograć w gry planszowe, gdzie mogło się odbyć zebranie wiejskie. I ja to widzę w ten sposób, że jeżeli by nam się tam udało, czy to w Gąsierzynie, bo to dotyczy obu tych obiektów, budować obiekt powiedzmy o powierzchni 100 metrów kwadratowych, to jest bardzo, bardzo dużo, uważam, bo tam nie będą bale urządzane. I gdyby to był obiekt parterowy, przykryty jakimś tam dwuspadowym dachem, to nie widzę uzasadnienia, żeby to miało kosztować 800 tysięcy złotych. To jest moim zdaniem jakieś wzięte, bo czy nie będziemy budować takiego jak w Żarnowie, a on był droższy o 160 tysięcy, ale tam mamy stropy, bo tam mamy piętro, tam mamy Dom Kultury, mamy tam bibliotekę i wiele jeszcze innych pomieszczeń i myślę, że nie możemy budować jakichś takich pałaców, bo potem te pałace trzeba utrzymać i mają to być w istocie miejsca spotkań dla mieszkańców. Nie wierzę w to, że tam będzie już taki natłok, że tak ta młodzież będzie tam stale przysiadywać setkami, żeby to potrzeba była jakaś wielka kubatura tego, jakieś wielkie powierzchnie. Myślę, że na 100 metrach to pan Karol tutaj mnie poprawi, ale gdybyśmy zaplanowali taką powiedzmy 8 metrów szeroką halę na 12 długą, to daje 100 metrów, to tam można i 3 stoły nawet ustawić do tenisa. Karol, można czy nie? Czy 4 nawet? Ja nie jestem fachowcem. Które można rozłożyć. Jak poznać jakieś parę stolików, jakieś nieduże zaplecze i myślę, że te kwoty, które tam są kwotami, jakby, przepraszam za wrażenie, no, za kolokwiacji, to jakby z sufitu. I ja jestem osobiście no, przeciw budowie za tak duże pieniądze obiektu. No pewnie, że możemy powiedzieć, że jak mamy w budżecie 800, a na przetargu nam wyjdzie 700, jest super, bo nam się udało. Ale trzeba tak zaprojektować, moim zdaniem, te obiekty, żeby nie były takie kosztochłonne. Bo proszę Państwa, no, 100 metrów kwadratowych, no to jest duża sala, Państwo się zgodzicie ze mną.
I teraz jeżeli mamy 100 metrów i na to chcemy dać 800 tysięcy, to chodzi 8 tysięcy metrów kwadratowych. Kiedy to jest nieskomplikowana budowa, to są ściany, to jest dach, to jest jakieś ocieplenie, doprowadzenie jakiejś tam wody, żeby jakiś kran był i siku, żeby można było zrobić. I co tam ma kosztować tak dużo? Natomiast, bo mówiłem o tym na komisji, ale przepraszam, musiałem wyjść, bo miałem umówioną wizytę w Szczecinie u lekarza i nie byłem do końca posiedzenia, ale wspomniałem na posiedzeniu komisji społecznej o budowie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Żarnowie, w Racimierzu, przepraszam. Na posiedzeniu komisji rewizyjnej dostaliśmy taki dokument wytworzony w Urzędzie Gminy, gdzie na przedsięwzięcia na rok 2011, gdzie jest jedna z pozycji, projekt hali sportowej przy szkole. Ten projekt nie ziścił się i go nie ma. Ja uważam, że gdyby trochę obniżyć koszta innych przedsięwzięć realizowanych, to spokojnie możemy taką salę gimnastyczną przy szkole zbudować. I nie przemawiają do mnie argumenty tutaj pana wójta, że będzie to drogo i powiedzmy, no, jakby to nie ma uzasadnienia i tak dalej. Ja wczoraj może byłem trochę nieprzygotowany, dzisiaj się przygotowałem bardziej. Proszę Państwa, dzisiaj w roku szkolnym obecnie w szkole uczy się 112 uczniów. W klasie 0, która w przyszłym roku będzie klasą pierwszą, jest 27 uczniów. To jest duża klasa. Najmniej jest dzieci w klasie trzeciej, bo jest 9. Ale już w przyszłym roku tych uczniów nie będzie 112, będzie 118. I demografia, która jest wzięta tutaj z Urzędu Gminy, jeżeli chodzi o wskaźnik urodzeń, to mamy 6-latki, które przyjdą, rocznik 2006 to jest 20 dzieci, 2007 19 dzieci, potem 18, rocznik 2009 to są te dzisiejsze 3-latki, tam jest ich trochę mniej, bo jest 16. Ale mówimy o tym, że mają być budowane bloki w Łące. I tam oczywiście część tych mieszkań będzie zasiedlona przez mieszkańców, którzy już mieszkają na terenie i się, że tak powiem, gnieżdżą na kupę kilka pokoleń. I myślę, że jak ci ludzie, którzy dzisiaj mieszkają tam z teściową, z teściem, czy tam jeszcze z babcią, jak pójdą na swoje, to zaczną się rozmnażać. Przepraszam za kolokwializm. No, to tak jest. Jak jestem u siebie, to więcej, lepsze warunki są tutaj, bo tak powiem, żeby skrytobrazowo tego nie opowiadać. I pozwoliłem sobie również przygotować się, bo w grudniu, znaczy teraz, jutro czy pojutrze, czy po moim narodzeniu, jest uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Krebsku. Tam została ta sala oddana, miasto wybudowało salę i dzisiaj w Krebsku jest 118 dzieci, czyli jest o 6 dzieci więcej niż jest w Racimierzu. I ten koszt, bo pytałem, jaki jest koszt sali wybudowania, bo oni już to wybudowali, już wiedzą, ile to ich kosztowało. I samorząd, czyli miasto Goleniów, wydało na to 1 400 000. Z totalizatora sportowego pozyskano 1 500 000 z programu unijnego na infrastrukturę sportową, co dało kwotę 2 900 000 złotych. No więc nie, tam wypadała przekwota, że będzie 4 miliony kosztować, no to nie jest tak drogo. Można skorzystać, można pojechać zobaczyć z urzędu, ktoś może nawet na to otwarcie można pojechać, zobaczyć, jaka ta sala jest. Nie mówimy o tym, żeby budować w Racimierzu halę widowiskowo-sportową, tylko zbudować salę gimnastyczną. Ktoś powie, no dobra, ale przecież jest sala gimnastyczna, tam po tym kościele przy Domu Kultury. Proszę Państwa, to się odbywa tak, tutaj jest kolega Nowa, który pracuje jako nauczyciel WF-u, więc może powiedzieć. To się odbywa tak, jest przerwa, bo dzieci mają matematykę i po matematyce jest przerwa. I wszystkie dzieci tam idą jeść na przykład, mają posiłek.
Jak się kończy przerwa, to nauczyciel woła te dzieci i mówi: dzieci, ustawić się, ubrać się w płaszcze, idziemy na salę. Bogdan, tak jest czy nie? Przejście od szkoły do sali przy zdyscyplinowanej grupie, powiedzmy, nie trwa 8 minut, tak? Te dzieci wchodzą tam, biorą te dzieci, to wchodzą, tam rozmawiają. Na lekcje WF one się muszą rozebrać. To też zabiera jakiś czas. One się idą, przebierają, ubranie sportowe i tak dalej, a cały czas trwa lekcja. Godzina lekcyjna 45-minutowa, proszę Państwa, trwa. I te dzieci, i po 15 minutach, nie ma już 15 minut lekcji, bo część zajęła droga, a część zajęło przebranie się tych dzieci. I nauczyciel mówi wtedy: no dobra, to teraz możemy se poganiać. No musi też tak skończyć lekcję, żeby one się zdążyły ubrać i w czasie przerwy wrócić do tej szkoły, bo mają tam inne zajęcia, prawda? Latem nie ma problemu, jest boisko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zimą jeszcze przez chodnik jest, to prawda, nierzadko nieodśnieżony, brną po tym śniegu do tej sali, no trudno iść na dwór, żeby tam ćwiczyć, to ten czas dojścia do tej sali się wydłuża. I proszę Państwa, ja bym tutaj apelował do radnych, żeby jednak postarać się i wprowadzić dzisiaj do budżetu przyszłorocznego zrobienie tej dokumentacji na sali. Ja nie wiem, czy ona akurat, bo tutaj jak są te świetlice, to tak jest powiedziane, jaka by nie była świetlica, czy to będzie mała świetlica w Gąsierzynie, czy w Łące, czy wielka świetlica, czy dom kultury wielki w Stepnicy, to wszędzie dokumentacja 100 tysięcy kosztuje. Myślę, że gdyby racjonalnie pomyśleć o tych środkach, to na pewno środki na tą salę byśmy w budżecie znaleźli. Bo to nie jest, poza tym tak, no tu akurat wczoraj wziąłem, jak wróciłem wieczorem do domu, to zrobiłem odprawę. No tak się składa, że ja żyję z dyrektorem szkoły w Racimierzu, która jest moją żoną. Więc zacząłem ją pytać. I jak to jest właściwie? No i ona mówi, że no tak, ta sala by się przydała. Zgłaszał się pan Gumień, to że mówię pan Gumienny, przepraszam. Pan Gumienny, że chciałby prowadzić zajęcia w Racimierzu w szkole z dziećmi. No niejednokrotnie można korzystać oczywiście z boiska takiego czy innego, ale przy niepogodzie nie można skorzystać z takiej rzeczy. A poza tym przecież taka sala gimnastyczna to nie tylko będzie wykorzystywana przez młodzież, prawda? Jak będzie taka możliwość i będzie obiekt z prawdziwego zdarzenia, no to przyjdą ludzie, będą chcieli korzystać. Młodzież przyjdzie. Przyjdą nawet i sportowcy z pioniera, którzy będą chcieli tam jakieś kondycyjne robić ćwiczenia i tak dalej. Poza tym pozwoliłem sobie policzyć, dane są ze strony internetowej gminy, bo mówimy, że to ma być również dla społeczeństwa, nie tylko dla młodzieży szkolnej. To gdyby policzyć wszystkich mieszkańców, ja tu sobie zsumowałem Łąkę, Żarnowo, Racimierz, Żarnówkę, Jarzewo. Nie dodawałem Zielonczyna. To jest, proszę Państwa, 1200 ludzi, które tam mieszka. To jest, no, więcej niż 1/4 mieszkańców całej gminy, prawda? Gdyby dodać do tego Zielonczyn, 78 sztuk, to jest, no, ponad, tak? I zwłaszcza, że, no, cały czas, że tak powiem, funkcjonowało to, że ta sala powstanie. I powiem szczerze, też z pretensjami zwróciłem się do pani dyrektor ze szkoły i mówię: jak to ty powiedziałeś, że nie chcesz tej sali? No więc ona mówi, że to nie do końca tak było, no że pan wójt przyjechał i powiedział, że no są jakieś tam kłopoty, że no tych pieniędzy i tak dalej, że to drogo i że chyba jednak nie będzie tej sali. No więc wtedy ona wystąpiła o te środki na remont, ten, która już funkcjonuje. Bo ona jest w stanie opłakanym, bo dach przecieka w 12 miejscach.
tam podczas robienia tych opłacin, tym jak się nazywa, tym styropianem, tam działały dwie firmy, dwa podmioty, które się tam zajmowały. One jeszcze dodatkowo tam zdewastowały, to jest brudno, jest to zniszczone częściowo przez tych, którzy tam robili te remonty i budowy. Ten parkiet, który tam przy te deski, nie pamiętam co tam jest, ale ta płacina na podłodze drewniana, ona jest też silnie zniszczona. I to jest to dzisiaj to przedstawia obraz no, żałosny. I myślę, że no, taka szansa się nie powtórzy, bo to widać w tej wieloletniej prognozie finansowej, co to, przy której ja się wstrzymałem przy głosowaniu, to się nie powtórzy. I albo teraz to zbudujemy, oczywiście przy pozyskaniu jakichś tam środków zewnętrznych, albo nie zbudujemy tego nigdy. A ta demografia, którą ja tutaj Państwu przedstawiłem, ona jest skończona na trzylatkach, ale są jeszcze młodsze dzieci, które się rodzą. I jak sądzę, no będą się rodzić. Dlatego też chciałbym pod rozwagę Państwa radnych no, dać taką propozycję, by się zastanowić, czy faktycznie, bo te kwoty są na te świetlice olbrzymie. 800 tysięcy, że to taki pałac wybudujemy w Łące, jaki jest w Racimierzu, to ja jestem przeciw. To ma być w zamierzeniu, no, sala spotkań mieszkańców, na zebranie. Czyż tam, no będę się powtarzał, przepraszam, ale to tak. I dlatego, no bo ktoś mi tutaj powiedział też, po co na przykład budować skatepark w parku w Stepnicy. Że przyjdzie tam 20 osób i sobie pojeździ na tych rolkach i to w zasadzie jest dla kogo. I ja oczywiście nie jestem przeciwko, jeżeli mamy i jest jakiś plan, bo chcemy perspektywa do wykorzystania, będziemy promować tutaj naszą gminę, miejscowość Stepnica, będziemy organizować zawody skateparkowe, będziemy zapraszać tu ludzi, będziemy to popularyzować. Można dookoła tego stworzyć jakąś otoczkę, można stworzyć jakiś program, projekt i to będzie miało uzasadnienie. Ale też jeżeli tylko wybudować po to, żeby wybudować, to ja nie wiem. Może się komuś narażę tutaj, powiem, no chcę w salę, to nie chcę skateparku w Stepnicy. Ale ja chciałbym, i to nie mówię przeciwko, chciałbym, żebyśmy spróbowali no, rzetelnie porozmawiać o tym. Tyle i aż tyle. Dziękuję. Proszę, czy Pan będzie się odnosił do tego? Ja. Proszę Panie. Jeszcze ja chciałam się odnieść do tego, co mówi Pan Łowicki. Dzisiaj też byłam w szkole jako przewodnicząca Rady Rodziców. Zrobiliśmy takie szybkie zebranie w szkole i powiem szczerze, że rodzice wypowiedzieli się na temat tej świetlicy na Łąkach raczej, no tak jak powiedział Pan Łowicki, na coś małego, a ta sala jest nam naprawdę potrzebna. Dzisiaj młodsze klasy, gdzie padał śnieg, od zera do klasy trzeciej nie poszły już na WF i znowu siedziały w klasach i to się powtarza. A tam naprawdę dojść po takim śniegu, zanim się te maluchy ubierze, no naprawdę nie ma możliwości. I ja myślę, że ta sala jest naprawdę nam bardzo potrzebna w Żarnowie, bardziej niż świetlica na Łąkach. Mamy świetlicę piękną w Racimierzu pośrodku wsi i myślę, że ona starczy dla wszystkich. Tam naprawdę nie ma dużo dzieci w tej chwili, chociaż jest taka piękna. Byłam dzisiaj, pytałam Pani, czy tak przychodzą, czy tak oblegają. Nie. A w sali jak w sali, no tak jak Pan powiedział, zawody, czy nawet robimy jakieś światełko do nieba, czy coś, my się nie mamy gdzie podziać w szkole. Proszę jeszcze Pani Sołtys. Czyli chciałam dodać, bo ja tam proponowałam na zebraniu sołeckim, żeby zrewidować też koszty, bo Pan Radny nie wymienił, ale jeszcze są świetlica planowana w Kopicach za 650 tysięcy. No to też, tak. Tam nie było akurat, ale też jest to kolejna świetlica. Ja się bardzo cieszę, że ta świetlica powstanie, no bo teraz jesteśmy na poddaszu, mamy troszkę takie, powiem, ograniczone. Właściwie tak, na dole jest kościół, ale my jesteśmy na. Więc tutaj ja takie propozycje dawam, bo z czego to wynika? Pan Radny tutaj zwrócił uwagę, że owszem, jeżeli się przygotowuje coś do przetargu, no to tyle może kosztować, prawda? Bo się robi kosztorysy według jakichś ksiąg kosztorysowych, czy jakoś to tak się odbywa, dokładnie nie wiem, ale tak to może wyglądać. Natomiast na przykładzie świetlicy w Gąsierzynie było założone 760 tysięcy i za 760 jest zbudowana, czyli
ten przetarg, który został